Ale patrząc na tą kompozycję, oczywiście Domino Komputer wygląda lepiej, jest spójniejsza, wiemy gdzie są zadawane obrażenia, gdzie jest cała ta tarcza, gdzie jest zapora. Tutaj wydaje mi się, że próbował przytrzymać do końca, żeby bez sensu nie palić błysku. I teraz zobacz, że będzie wejście fajne tutaj unieruchomienie dla zawodników Enreaxu. Jest pierwsza krew, zobacz, że w tym momencie coś się stało. Nagle gdzieś tam na górze upada Gaucza, dodatkowo też jest złapana eliminacja dla oczywiście WNK. Oczywiście gdzie znajduje się Ronaldinho, on znajduje się w sporych tarapatach. Przeskoczył się przez ścianę, ale Slop teraz próbuje wejście właśnie na Heralda. Przejmie go bez problemu. Wydaje, że da radę podnieść. Wydaje mi się, że tak. Przez co oczywiście Herald trafi na konto zawodników Domino Komputer, ale Enrax za to bardzo dużo traci. Też oczywiście w obiektywach, bo wzięty pierwszy smok, wzięty Herald, wzięta pierwsza wieża, więc tak naprawdę teraz brakuje jeszcze jakiejś eliminacji. Chociaż na górnej alei Gaucho powinien bez problemu tutaj upaść przez zawodników Enraxu, chociaż jeszcze Slop próbuje się wybronić. Zagrany Leiting Lullaby, mocno pobijany Mazi, jak i również Twilon. Do tego zaraz powinien też dojść PMK, dorzucony ultimate od Hurona z Gravitromem, nie do końca trafiony, ale teraz wydaje mi się, że tutaj już zawodnicy Domino Komputer powinni się pozbywać, ale jednak nie, świetnie zagrany White Grove w wykonaniu Heroda, przez co Slop zostanie uratowany, zostanie złapany z tego też również PMK. Wydaje mi się, że Twilon tak czy inaczej może być tutaj wykluczony, jeśli wejdzie za głęboko, choć dobre agro na Heroda i Herod zostaje pokonany. Tutaj Huron tak samo będzie musiał upaść, Twilon zabezpieczy to zabójstwo, czy jednak dla WNK Twilon. Dostępny, chociaż do tego wszystkiego Slop jest dostępny, dograny flash, wszystkie obrażenia wchodzą w WNK i nawet zostanie złapany. I w obrażeniach wcześniej. Ale on jest cały czas rozdzielony, on jest cały czas poza pozycją. Tak, spory potencjał przy 20 minucie nawet na Shora, ale obawiam się, że to może się oczywiście nie wydarzyć, chociaż na środkowej alei widzimy tutaj dosyć mocną akcję i prawdopodobnie Starfax powinien bez problemu upaść i przez co Ronaldinho złapie dla siebie pierwszą eliminację. A pany, dobry White Grove ratuje go z tej sytuacji, ale Twilon jeszcze nie odpuszcza. Herod się utrzymuje przy życiu. PMK będzie wchodził na plecy. Trudno jest złapać Twilona i możliwe, że zabezpieczy to zabójstwo. Teraz Gaucho będzie próbował bić. Enraxi są w szale zabijania, to prawda, ale zobacz jak odpalony jest Gaucho. Teraz dopiero wlatuje Strop. Teraz dopiero pojawia się Ronaldinho i myślę, że tutaj będzie zabójstwo. Dobry flash jeszcze przy ścianę, PMK też nam tutaj najprawdopodobniej zginie, Mazi próbuje przytrolować przy ścianie i udaje się mu to, Ronaldinho bardzo zły skok, PMK też ucieknie z tej sytuacji, Domino Komputer brakuje wam egzekucji, ale na spokojnie Slop może jeszcze cokolwiek dopnie, może jest zamknięcie od Tristany z drugiej strony, to musi być zabójstwo, chociaż jedno takie na uratowanie się, chociaż ten ult nie powiedziałbym, że był jakoś bardzo znacząco potrzebny. W środkowej alei nie upadły wieże poziomu pierwszego. A teraz Twilon ma szansę chyba nawet znaleźć solową eliminację. Jak najbardziej! Szybko kurczy nam się życie smoka. Gaucho wchodzi w cztery przeciwników. Bardzo dobry ult zawrócony od Kurona. Ale Mazi zabezpiecza tego smoka. Widzimy podbicie. Gaucho próbuje walczyć, ale on nie ma żadnych szans. Mazi nam upada. On próbował utrzymać czterech zawodników, ale bardzo szybko posypuje nam się tutaj Enrax. Bardzo dobrze, że zajęli smoka, ale przepłacili to taką ilością gotówki. Choć Mazi wchodzi z cyklonem, idealnie w Huron, ale Huron z taką ilością tarczy jest nie do ruszenia. I Slop garnia to zabójstwo. PMK musi uciekać, Twilon dopiero teraz tej przybył. W kacie górną aleję, Gaucho w dosyć trudnej sytuacji przeciwko Twilonowi. Nie rozumiem do końca, dlaczego tutaj próbuje uciekać swojego rywala. Do granet świetnie perfect execution od Twilona, ale on zostanie złapany przez Gaucho. Największy mły. No i właśnie to jest też ta rzecz, którą chciałem wcześniej wspomnieć, że nawet niby jest okazja przez Twilona, żeby złapać właśnie Kurona, ale właśnie jak dołożył właśnie Gale Force'a, jest bez jakichkolwiek szans. Nawet nie trzeba w ogóle mówić o tym zabójstwie, bo Mazi po prostu wszedł za blisko. Będzie wjeżdżało w oponentów, może dość powoli, może chcą najpierw ich wypunktować, ale wiemy i to już od dłuższego czasu, że Domino Komputer tutaj wygra, choć jeszcze Twilon wchodzi szybko, zdewastowany i szybko też Enraxi muszą się wycofywać na swój spawn. Slop co prawda nam upadnie, Garen jednak ma potężnego ulta, ale Nexus się topi, co oznacza, że Enraxi 12 przegrana, to nie jest zbyt kolorowo, ale cóż, playoffy i tak nie zabezpieczone, wiedzieliśmy jaki będzie wynik, wszystko było ustawione, prawda? No niestety, ale no cóż, takim oto sposobem